Witam Was, jestem na RNGT, a jest to World of Tanks. Dzisiaj jest rocznica, wydaje mi się, że World of Tanks i z tego powodu, czy Wargaming albo World of Tanks, z tego powodu rozdano w World of Tanks tenże czołg. Japoński czołg lekki drugiego tieru Type 2597. No, od razu wam powiem, że mała to jest maszyna, to jest bardzo mała maszyna i szczerze mówiąc, coś tak jakby słaba jest, przynajmniej według mnie. Nie wiem, ktoś może z tego nawet wyciągnąć parę naście fragów. Zdarzą się tacy gracze, którzy z tego wyciągną bardzo dużo. Ale pomówmy o statystykach nieco. No więc ma taką średnią wytrzymałość, 160 punktów, ma, no, bardzo, bardzo mało waży, bodajże mniej niż 5 ton. Całkiem przyzwoitą prędkość maksymalną, 13,66 koni mechanicznych na tonę ma, więc no, nie jest najszybszy, ale też nie jest najwolniejszy. Ma przyzwoitą prędkość obrotu, zarówno wieżyczki, jak i samego podwozia, ale tutaj już się zaczynają złe rzeczy. Pancerz. 12 mm z przodu, 10 z boku i 8 z tyłu. To jest gorzej niż T1 Cunningham. To jest gorzej niż czołgi lekkie pierwszego tieru. No ale to jest japoński czołg, tutaj pancerz nie istnieje. Co do wieży, no to 12 z przodu, 10 z boku i 10 z tyłu. Tyle, że sam pancerz jest, no, widać jaki. Taki zaokrąglony nieco, nie? Tyle, że, no, mówmy sobie szczerze, nie odbijecie ani jednego strzału tym czymś. Może jakiś z karabinu maszynowego? Wiecie, jak są na przykład, no nie wiem, pancer 1 C ma ten swój karabin maszynowy, nie? To najwyżej takie strzały gdzie nie gdzie odbijecie, ale to z daleka, to z bliska to jesteście mięsem. Teraz, działo ma całkiem przyzwoitą penetrację. No właśnie, tutaj sprawdzą sobie jakieś emblematy i napisy, nie wiedzieć czemu. Trochę zajmuje, więc muszę to czymś zająć. Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o działo, nie jest złe, ale też nie jest dobre. Co przez to rozumiem? No ma przyzwoitą penetrację, jak to japońskie czołgi mają. One zwykle mają dobrą penetrację. Ale celnością, no powiedzmy, celnością nie grzeszy. Nie, szczerze mówiąc, to ma żałosną celność. 0,4 chyba. 0,4. To jest porażka. To jest porażka. 0,4 celności. Ja w to nie wierzę. No patrzcie na to. 0,4 celności na... Ja, nie. Ma dobrą szybkostrzelność jednak. Można strzelać co jakieś 3 sekundy, coś koło tego. No ma całkiem przyzwoitą penetrację, już mówiłem. Czas celowania może być, ale ta celność. Po prostu to nie jest czołg, którym można snajpić. Będą widoczne przykłady. Będziecie widzieć, jaka jest celność. Będziecie widzieć, o czym mówię. To jest chore. Ogólnie rzecz biorąc, czołg jest fajny. I szczerze mówiąc, widziałem już na forum paru kolesi, paru graczy. Nie mogę o nich mówić kolesi, ja ich nie znam, nie? Mogę powiedzieć, że niektórzy gracze już to sprzedali, ten czołg sprzedali. I my widzieli w tym tylko dodatkowe miejsce w garażu, więc sobie sprzedam. No, ich decyzja, ja ich nie krytykuję za nic, nie. Niech sobie sprzedają, to jest ich czołg. Ja mam swój i tak zostanie. Ja nie zwykłem sprzedawać czołgów premium. Nie, jak ja takich dostaję, no to fajnie. Mam czołg premium. Jepi. Jest fajnie. Co nie? No właśnie, i dlatego nie sprzedam tej maszyny. Może za rok, może za dwa będzie się tak już... Będzie w takiej sytuacji, gdzie ten czołg będzie już rzadkością.
będzie taka sytuacja, gdzie już niewielu graczy będzie miało lub nie będzie grało zwyczajnie tym pojazdem. Ja szczerze mówiąc też nie będę grał, nie mam żadnych japońskich czołgów. Przynajmniej na chwilę obecną. Ogólnie rzecz biorąc, World of Tanks jest gorzej. No i właśnie, kiedy rozdawano czołgi, takie sytuacje były widoczne. Szczerze mówiąc, spodziewałem się całych rund po prostu pokrytych tymi czołgami, że nie jakieś nieliczne, normalne pojazdy czy coś w tym stylu. Nie, chodziło mi coś, co się działo na przykład w sytuacji, kiedy Light 4C był, albo właśnie T7, że po prostu całe rundy były nimi pokryte. To jest chore. Od razu mówię, że World of Tanks idzie mi gorzej niż w innym tytule Wargaming, mianowicie World of Warplanes. Szczerze mówiąc, zacząłem grać w World of Warplanes, kiedy wyszło na wierzch to, że można mieć już zunifikowane konto, czyli no, to samo konto w obydwu tytułach. Za niedługo również World of Warplanes, Warships, sorry. I się spodziewam, że w otwartej becie będzie właśnie dostępny właśnie zunifikowane konto i mam nadzieję, że tak będzie. Od razu wam mówię, że w obydwu rozgrywkach, które nagrałem, ginę. Stąd właśnie czas tej rozgrywki, tego filmu. Ginę dosyć szybko. Nie jestem najlepszym czołgistą, przyznaję się. Ja mam maksymalnie 5 tier. A i tak na Kiwi jedynce za bardzo nie idzie. Ale teraz możecie zobaczyć celność tego działa. Jak widzicie, T7 już zniszczył jakiś czołg. Zobaczcie na tą celność. Zobaczcie na tą celność. Po prostu to jest... To jest parodia. To jest parodia, no. To jest spór... A mimo tego trafiłem! I to jeszcze w ruchu. No ale został już zniszczony tam koleś. Zobaczcie, teraz tego pancerjagera nie trafię chyba dwa razy, czy może raz trafię. No, ani razu nie trafiłem. To jest właśnie celność tego działa. Nie można nim snajpić. To jest tak jak ten dirt gun na KV2. Z tą różnicą, że tamto działo jest akurat bardziej celne. Tak przynajmniej mi się wydaje, a ja nie mam KV2, chociaż szczerze mówiąc wolałbym zagrać tym czołgiem, żeby zobaczyć jak działa ten derp gun. Teraz widzicie, że strzelam parę razy i chyba dwa strzały wydają się trafiać. Co można zobaczyć właśnie, że znikają i nie widać śladu uderzenia. Ale myślę, że i tak nie trafiłem tego, znając moje szczęście, nie trafiłem tego pojazdu. Ogólnie rzecz biorąc, chyba kończę z jednym fragiem, czy nawet żadnym, co jest moim średnim wynikiem w rozgrywkach. Ten Cruiser 3 chyba oberwie ode mnie raz, ale patrzcie na tą celność, no patrzcie na tą celność, nawet się do niego nie zbliżyło. No raz trafiłem go, no proszę bardzo. Ale ogólnie rzecz biorąc, celność się. I założę się, że nawet ze 100% załogą ta celność będzie do niczego. No chyba, że zamontujecie jakieś ustrojstwo, co wam pozwoli zwiększyć celność. Wiem, że są takie jakieś dodatkowe akcesoria, które pozwalają wam zwiększyć celność. Wiem, że takie są. Ale i tak nie wykorzystuję tego. W ogóle z kryptami jest tutaj chora sytuacja. Kiedyś na przykład chciałem kupić T-34, myślałem sobie, legendarny czołg, będzie zajebiście się nim grało. Nie? Później się okazało, że trochę przesadziłem z kredytami, nie? Kupiłem sobie ten czołg, kupiłem jakieś dodatkowe rzeczy, kupiłem jakieś te... właśnie... tą gaśnicę, apteczkę, inne takie popierdółki. Trochę amunicji premium też, za kredyty. No i dodatkowe akcesoria. Jak widzicie, jak jechałem tutaj, oberwałem jakieś strzał od tego TK i znowu... T7 zmasakrował tamten czołg. Zmasakrował go. No ja tutaj właściwie nie wiem co robię. Ja tutaj tak przyjechałem, żeby... myśląc, że mogę jakiś paru gości podświetlić. Szczerze mówiąc, nic mi się nie udało, ale... bywa. I właściwie... właściwie na tym wzgórzu to ja zostaję niszczony, jeżeli pamiętam dobrze.
I ja się wcale temu nie dziwię, to jest moja idea właściwie, nie? Niespecjalnie ładna, niespecjalnie udana. Zdarzały mi się tam rozgrywki przyzwoite. Na przykład, nie wiem, 8 fragów na Matyldzie, jeden. No ale proszę was, jedna rozgrywka spośród setek, nie? No i teraz ja tu jestem pod ostrzałem, tutaj mój kompan najwidoczniej też jest pod ostrzałem i chyba za chwilę zostanie zmiażdżony ostrzałem. Z 11 punktami przetrwał, nie wiedzieć czemu. Okej. Ja tutaj właśnie próbuję, no nie wiem, pre-aimować tutaj właśnie. Ale mi się coś nie udaje. Ten tutaj czołg chce się najwidoczniej ukryć, więc ja mu pozwalam. I teraz ja zajmuję jego miejsce, by przyjąć na siebie strzał. To jest właśnie o co chodzi w tym czołgu. Brak pancerza. No i tamten tekę właśnie, widzicie, tego kolesia. On sobie zniszczy artylerię i odjedzie, jakby nic się nie stało. Ale to jest koleś z klanu, mnie to nie dziwi. Zawsze jak jest koleś z klanu, to oni zawsze dużo rzeczy robią. Oni zawsze robią wszystko lepiej, oni zawsze robią wszystko jak należy. Oni zawsze zdobędą pełną punktów doświadczenia. Oni zawsze wygrają. Mnie to nie dziwi. Właściwie w jakiejkolwiek rozgrywce byście się nie pojawili, zawsze zobaczycie gościa z klanu. Bitwy drużynowe zdominowane przez klany. Raz na przykład brałem taką rozgrywkę drużynową. Moja drużyna miała nie więcej niż 6 tier. I zgadnijcie, gdzie nas matchmaker wyrzucił. Tier 8 złożony z klanu. Tak, dobrze słyszeliście. Wyrzuciło randomowych graczy. No nie oszukujmy się, faktycznie randomowych graczy. Przeciwko zorganizowanej drużynie przewyższającej tierem oraz klan. No i jak tu mieliśmy grać? Podobna sytuacja jest właśnie tutaj. Losowi gracze niespecjalnie dają sobie radę. Koleś z klanu wchodzi i widzieliście, co on tam zrobił. Saigon kompletny. Zniszczył artylerię, uciekł praktycznie nie obrywając. Jeszcze kogoś. I teraz tutaj zostanę zniszczony przez tego gościa. Pomimo, iż jestem. No właśnie. I tym jest moja zgrywka. Jeszcze 4 fragi zdobył. Mnie to wcale nie dziwi. Mnie to już nie dziwi. Więc. No. Ten koleś tu kampi, nie zdoła go zniszczyć, tamtego gościa. Przeciwnie, nawet. Zostanie zniszczony. Dziwnym trafem to jest jakiś koleś z klanu, ale no. No widzicie, no właśnie. Niektóre klany są po prostu gorsze. No i ten tutaj AT1 pozostawiony na pastwę losu najwidoczniej wolał sobie się ukryć i teraz co się stanie? Zostanie zniszczony. Tylko poczekać. Ktoś tutaj przyjedzie i go po prostu zanihiluje. Ponieważ taka jest najważniejsza postać rzeczy. No, nie oszukujmy się, ja nie jestem dobrym graczem. Właściwie w World of Warplanes idzie mi lepiej. Tak! W World of Warplanes idzie mi lepiej niż tutaj. W czasie krótszym niż tutaj, w przypadku World of Tanks, dostałem się na nie dość, że wyższy tier, to jeszcze na wyższej ilości drzew technologicznych. Znaczy się ma więcej niż jeden czołg 6 tier. Tak, dobrze słyszeliście. Idzie mi lepiej po prostu w World of Warplanes. Ale mimo tego jakoś gram w World of Tanks za jakiś czas. Między innymi ze względu na takie sytuacje. A czasami po prostu dlatego, że no chciałbym coś osiągnąć właściwie. No ale tym jest ten czołg. Tak, zmieniam tematy szybciej niż pogodynka. No mimo, że to nie ma sensu to zdanie, to mimo tego i tak je wykorzystałem. Deal with it! Więc zanim zakończę ten odcinek, to jeszcze będzie druga rozgrywka, druga runda na widocznie na jakiejś mapie. O której to było? A, kopalnie, no tak.
No i już tu jest więcej tych pojazdów, jak widzicie. I znowu kolesie z klanu. Cały czas. Nieprzerwanie. I mnie to nie dziwi. World of Warpens nie ma takich problemów. Nie ma takich problemów, że wyskoczy sobie koleś z klanu i od razu zdominuje rozgrywkę. Nie ma takich sytuacji. Są podobne, że są gracze, którzy po prostu są lepsi w tej grze. Najwidoczniej wiedzą, jak grać samolotami poszczególnymi. Najczęściej mają lepszy pojazd niż ten, którym się gra. No ale no, no to są gracze, którzy mają na koncie, no nie oszukujmy siebie, ponad 10 tysięcy rozgrywek. Tak, są tacy gracze, są tacy gracze. Tak samo jak World of Tanks, tak i tutaj World of Warplanes, znaczy się tam World of Warplanes to jest World of Tanks. Tak i tam są gracze, którzy najwidoczniej poświęcają więcej czasu niż ja tej grze. No i szczerze mówiąc, ta rozgrywka będzie się działa praktycznie na, przy wzgórzu. Ja sobie tutaj... Ja wiedziałem, co się będzie działo. I jedno, co mnie nie dziwi, że gracze, którzy wykorzystują normalne czołgi, które nie są tymi właśnie typami 2, 5, 9, 7, jakkolwiek to brzmi już, oni na tym mają prawdziwą farmę. Zawsze w czasie takich wydarzeń, kiedy rozdają, zostają rozdane jakieś fajne czołgi, to zawsze ci gracze, którzy wykorzystują no, inne, standardowe pojazdy, to po prostu tony doświadczenia zdobywają. Przez parę dni przynajmniej, kiedy już ochłonie ta cała sytuacja, wszystko wraca do normy. O Boże. No, ta rozgrywka jest znów krótka. Ja tutaj próbuję paru gości właśnie zestrzelić. Na co ja w ogóle robię ten filmik? Na co ja w ogóle zrobiłem taki... A tak, żeby pokazać, że w ogóle ilu graczy wykorzystuje ten czołg w czasie jego premiery. Oczywiście. No, już obrywam od kogoś. Super. No i jak widzicie, jakiś randomowy strzał odbiłem, ale to od karabinu maszynowego. Jak już mówiłem, możecie odbijać pewne strzały, ale tylko z karabinu maszynowych i z daleka. Inaczej nie macie szans odbić czegokolwiek. Właściwie cały czas myślę, że te pojazdy ze względu na swój niski pancerz są praktycznie jedzeniem dla artylerii. Ja się zdziwiłem, że w tych rundach nie było żadnej arty. Ja się zdziwiłem. Te pojazdy miałyby... Ta artyleria miałaby taką pożywkę na tym... Właściwie mój MM7 Priest mógłby na tym skorzystać. No. Mógłbym tyle expa nafarmić, zakładając, że w ogóle bym się pojawił w takiej niskiej rozgrywce. No, relatywnie niskiej, w końcu to jest trzeci tier przeciwko tierom drugim, ale pozostaje fakt, że nafarmiłbym sobie trochę expa. No i przy okazji bym wykupił topowe radio za 9000 kredytów. Jak widzicie teraz, zostajemy kapowani. Ja najwidoczniej jako jeden z nielicznych to zdecydowałem się pojechać tam. No i to najprawdopodobniej skończy się tym, że zostanę zniszczony na to, że no to jestem ja, to ja muszę zostać zniszczony, naturalnie. No właśnie, no i tutaj jedzie sobie czołg średni, to jest silni. Jeżeli mi to robiło różnicę, to już zostaje ostrzeliwany przez kogoś, tak właśnie, tak. I albo zostajemy skapowani, albo ja zostanę zniszczony. I zostanę zniszczony. Może się zerwać w każdej chwili. To się mnie zniszczyły. I zostajemy skapowani, właśnie. No tak. No to przynajmniej przetrwałem! To jest osiągnięcie. Przetrwałem w tym pojeździe. Super. Tak, teraz następne 4 minuty poświęcam na... dodawanie jakichś fajnych rzeczy temu pojazdowi. Jakiś barw czy czemuś. Oczywiście tego nie kupuję. Mi się nie chce po prostu. Czy może coś kupuję, ale niespecjalnie, żeby to miało znaczenie. W każdym razie to jest Type TK. Type 2597 TK. Ciekawa maszyna, niezbyt w moich rękach, właściwie w moich rękach każdy pojazd jest do bani. W moich rękach każdy czołg się. Nieważne, czy ma jakieś parę set
milimetrów pancerza, czy tak jak tutaj praktycznie w ogóle nie ma pancerza, czy ma jakieś potężne działo, czy nie ma potężnego działa, to nic nie znaczy. W moich rękach nic nie jest mocne. Nawet ten KV-1, rzekomo bardzo dobry czołg, w moich rękach się... Mi się podoba właśnie ten niebiesko-pomarańczowo-brązowy, jakkolwiek ten kolor się nazywa. Brunatno-żółty, wow. Temu czemuś nawet nazwę podali. Te barwy mi się podobają nawet, ale ich nie wykupuję. Nigdy nie chcę. Do emblematów, no to pomyślałem sobie jakiś różny, fajny emblemacik. Chyba wybrałem jeden z takim kapciem tutaj był. No właśnie. Czy żelazko, czy kapeć. W każdym razie jeden z tych dwóch wybrałem. Taki fajny swag, nie? I swagerski. W każdym razie, no... Pojazd... Taki sobie. Szczerze mówiąc, nawet lepszy pod względem działa do na przykład takiego T7 czy Light 4C. Mi po prostu karabiny maszynowe nie podchodzą. No, chociaż dziwnym trafem na pancerze AUF dwójce? Czy po prostu pancer dwójka, ten niemiecki lekki czołg, jak to się tam nazywa już. Nie wiem. W każdym razie tamten pojazd mi nawet przypadł do gustu. No, przynajmniej zdołałem coś uszkodzić. Nie ukrywam, zdołałem coś uszkodzić tym pojazdem. I szczerze mówiąc, myślę, że zmienię umiejscowienie tego emblematu z lewego boku na prawy. Ze względu na to, że no, jest bardziej widoczny. I ja tu jeszcze coś sprawdzam, nie wiem czemu. No. Albo żelazko, albo kapeć. I chyba kapeć wybiorę. Tak. Więc, no, chyba to tak będzie wyglądać. Chociaż nie jestem pewien. Właściwie to już sam nawet nie pamiętam, kiedy to... Jaki w ogóle emblemat wybrałem, ja sam już nie wiem. W każdym razie to będzie wyglądać tak, jak wygląda. No i będzie fajna. Będzie mały swag. No. Nie wiem, na co ja tu jeszcze sprawdzam, ale dobra. Właściwie już nie wiem nawet, na co to nagrywałem. W każdym razie, myślę, że to wam pokazało, jak wygląda ten pojazd. No i dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Na RGT. Signing out.